Cześć, z tej strony Paweł Lemański z portalu muzyki.com. Mamy tutaj sterownik Native Instruments, czyli Complete Control S61. Zarówno wersja pierwsza, jak i druga odsłona tej klawiatury jest naprawdę absolutnie topowa, genialna i brak mi słów. Dlaczego? W bardzo prosty sposób jesteś w stanie wybrać konkretne brzmienie, wybrać grupę brzmień, szybko znajdziesz takie brzmienie, jakie w tej chwili potrzebujesz. Te lampki nie służą do nauki gry, tylko naprawdę ułatwiają nam wszystko, absolutnie wszystko. Inni powinni się uczyć, jak robić kontrolery pod instrumenty wirtualne. Jeszcze jedna rzecz. Jeśli jesteś zmęczony, bo wiem, że są takie osoby, które są zmęczone instrumentami wirtualnymi, pracą z komputerem, z myszką, ze sterownikiem, to zwróć uwagę na ten kontroler. On jest drogim kontrolerem, ale naprawdę warto się nim zainteresować, bo daje nam poczucie pracy naprawdę z instrumentem zwykłym. Jeśli myślisz, że to działa tylko z instrumentami wirtualnymi firmy Native Instruments, to jesteś w błędzie. Firma Arturia oraz wiele, wiele innych pisze mapy NKS na ten instrument, a więc możesz sobie użyć spokojnie swoich pluginów, jeśli takie posiadasz. A jak kupisz tą klawiaturę, to i tak dostaniesz bardzo dużo brzmień fajnych. Ok, wybierzmy sobie jakieś brzmienie. Niech to będzie piano. I zobaczcie mnogość parametrów. Ja w ogóle nie muszę używać myszki. Kolor brzmienia. Włączam pogłos. Dalej mamy equalizer, kompresor, następna rzecz, syntezator. Jeśli, tak jak wspominałem, pragniesz obcować z żywym instrumentem, być może to zastąpi właśnie tą potrzebę. Zobaczcie, klikam sobie na przykład na Monarka, czyli na wirtualnego Mooga od Native Instruments. Zobaczcie, jak szybko można kontrolować brzmienie. Wszystko jest pod ręką, wszystko. I tak dalej, i tak dalej. Tak więc zobaczcie, w bardzo prosty i przyjemny sposób. Zmieniam preset. Jeśli potrzebuję w tym momencie brzmienie typu piano, nie ma problemu. To nie będzie piano oczywiście, bo na Moogu nie ma piana. I C-duru nie da się zagrać, bo jest mono. Chcę mieć na przykład jakiś efekt specjalny. Lecimy dalej. Wsadźmy tutaj na przykład klasycznego Jupitera. Proszę bardzo, jest Jupiter. Bardzo fajnie kontroluje się syntezator Blocks, kiedy macie tą klawiaturę. Dlaczego? Dlatego, że wszystko w tym momencie, co jest najpotrzebniejsze, jest pod tymi gałeczkami. Popatrzcie.
Kolejny przykład. Następny. Wszystko jest podpisane, tak więc wiemy, po czym się poruszamy. Po co mamy te wszystkie światełka tutaj? Jeśli włączymy wirtualnego gitarzystę, to zobaczymy, że mamy bardzo dużo kolorów. I teraz tak, na żółto mamy różne zagrywki. Na zielono również. Niebieskie to są akordy, a czerwone oznaczają nam różne paterny. Posłuchajcie. Zmieńmy preset na coś lepszego. O. Tak więc tak działa sterowanie instrumentami wirtualnymi w klawiaturze Native Instruments. Dzięki bardzo. Na razie, cześć.